to your new home. Halo, halo, dzień dobry, ludziska. Witam was serdecznie na premierze z Callisto Protocol. Premierka, kontynuacja mojej przygody z livestreamów. Nie wiem, ile ta premierka będzie trwała. Może być krótsza, może być dłuższa. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie lecimy z koksem. Kto tu chodzi? Kto tam chodzi? Jezu, ja się wystraszyłem. Dobrze, jesteśmy w tym momencie, w którym byliśmy ostatnio. Także ciskamy dalej. Czaimy, co się dzieje. Co tu musimy zrobić? Gra ma jakieś dziwnie ustawione te całe checkpointy, niestety. To wszystko jak robiliśmy ostatnio na live, no ale okej. Kto nie widział, to nie widział. Dostępu. Dać kod dostępu. Dostępu jest. Tak jest. Kod dostępu. Looks like there's another control room across the way. We'll need to activate both to open the gate. Security fail safe. Makes sense. Okay, get over there. I'll man the first switch. Just try not to get yourself killed. Przejdź do sterowni stacji zasilania. Przynieś podę, pozamiataj, no. Niestety. Jak było, tak będzie w tej grze. Tylko jeszcze tutaj mamy pierdolety do sprzedania, jak najbardziej. 1004 statka, co ja tu ostatnio ulepszałem. 1800. Już się bawiłem z tą strzelbą. Zdecydowanie. Zróbmy sobie z tej strzelby pożytek. Stabilność. Dodamy sobie też, myślę. Pewność magazynka by się też przydała. Ile kosztuje? To 300. Dawać pewność magazynka. Ok. Okidoki. I niestety brakuje na obrażenia. Wydajemy. I już na obrażenia mamy. Jak się w tej grze kombinuje, sprzedaje się kurczę życia, żeby sobie broń ulepszać. Ta broń znacznie lepiej wypada od tej. A, dziękuję bardzo. Tu sobie zmienimy na tego pana. Okidoki, blisko idziemy. Wybieramy jeszcze. Prawda, teraz będzie problem z żyćkiem. Ale nic nie szkodzi. Żyćko się znajdzie. Żyćko się znajdzie. To tam naprawia. Brykę. My wchodzimy w jakąś kurde cholerną otchłań. Śnieg to wygląda tak zajebiście. Tak buduje klimat. Coś pięknego. Bez kitu. Piękna opcja.
Wow. Bardzo spokojnie. Za spokojnie. Zbyt cicho. Kolego. Okay. Już od razu na dzień dobry pan potworek, którego łatwo tutaj udało się ogarnąć. Strzelbunia daje radę, nie? W windzie siedział pajac. Jeden. Co mamy? Jest bezpiecznik potrzebny. Nie idzie go zabić. Koda. Myślałem, że go idzie dygnąć. Wiecznik bramy. No mamy jeden. Jego drże ryja. Drze to mia pety. To za kolu. Broni do zamieszek. O, ale tego dostałem, ty. Okej. Okay. Otwieraj to, gościu. Ale to co mi się otwarło, bo ja nawet wam powiem teraz szczerze, to nawet nie wiem. Ale co to góryja? Mi się dawało, że tam jeszcze jeden pajac będzie. Dzień dobry. Tylko jest stacja zasilania. Dobrze, tak też zrobimy. Tu jest jakiś chłop w środku. Że tak powiem, coś tam mu się stało. W turbinie kurwa siedzi chłop. Access code, ok. Rozumiem.
wprost do tego gościa, tam pójdziemy, tylko zbadajmy sobie resztę otoczenia. Tutaj niestety nic zrobić się nie da. Kredyty Kalisto. Dobra, nie pozostaje nic innego jak winięcie się z tym chłopem. Łap! O, w dupę. To mu się podziało. O kurwa. Jeszcze to gówno. No chodź, chodź, chodź. Nie, nie wyszło niestety. Tu już wyszło. Tu już nie mam staminy. Jest żyćko. Uff. Ten się kurwa lamus zmutował. Boję się, żeby mnie tu nie wciągło. Łatwo może pewnie wpaść. Przede wszystkim to. Przede wszystkim zażyjemy to. Do zamieszek. Jest jeszcze ten. Bierzemy. Dobra, no to chyba wszystko z tymi lumpami. No tak. Dzień dobry Państwu. Dobry Państwu, weszłem sobie tu, to pozbieramy to, co mam pozbierać. Listo, protokol. Kredyt. Troszkę spadków FPS-ów jest, ale powiem Wam, że na komputerach dużo gorzej to działa. Niestety, na komputerach jest no, dość biednawo. Dobrze, sprzedajmy to. No tutaj z amunicji to oczywiście nie zostawimy, tu sobie zostawiamy, ale wiecie co, przydałoby się na pewno, mi się wydaje, apteczkę. Za 500 apteczka jest. Oj, oj. No to niedobrze. Tu oczywiście możemy jedną rzecz jeszcze zrobić. Sobie ją zrobimy. Teraz jak na złość apteczek w ogóle nie ma, nie? Jak apteczki były,
Tak było spoko, nie? Jak apteczek nie ma, jak dupa. Szukaj dania na dziedzińcu? Nie bardzo rozumiem. Ten dźwięk nie był zbyt dobry, wam powiem. Był przykry wręcz. Weź, kościół. Witolisz jakieś pierdoły. Myślę, że będą te zabawki odpowiednie dla mnie. Ale niestety... Żyćka dalej nie ma. Kurde, czemu nie ma żyćka? Ja tego nie rozumiem. O w dupę, what the hell? No, 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 no. Holy shit. Który z panów ma ochotę? Któryś na bank? O! Nie! Wiedziałem, że któryś z panów będzie chciał na mnie wyskoczyć, nie? Wow. Sukisyny. Sukisyny, nie? Który jeszcze? Jacob, tutaj. Już idę. Cisnę. Where are you going? Huh?
I'll be back. Ja na wypierdzielaj. Wait. Hey. Hey. Hey, get back here. Myślę, że jest Danny. What the fuck? Ma w ogóle życie jakieś? Nie mam życia. Dobra, idziemy za nią. Ciekawe, co w tym statku naszym się kryje. Mnie ciekawi to bardzo. Tego to już nie ma. Hey, what are you doing? What's in here? Medical supplies? Bullshit. Open it. Why? Because I said so. We're not going anywhere until you do. Okay, fine. Jakiś wirus będzie pewnie, albo coś. Yep, just like I told you. But records show you made multiple drops right before the incident. Yeah, me and a dozen other cargo ships. Don't try to talk your way out of this. I know you were involved. I had nothing to do with what happened on Europa. What's wrong with you? This implant is messing with my head. This doesn't make any sense. But I'm gonna figure it out. In the meantime, you better pull it together. Someone's gonna fly us out of here. Come on, let's go. Dupa, nie dowiedzieliśmy się. Teoretycznie tam były zapasy medyczne. Nic więcej. Ciekawe. UJC bioweapon. Traced it from Europa to here. To my ship? I thought so. Control room's just up ahead. Get ready. Co my tu ciekawego mamy? Nic tu nie ma? Jest jakiś koleżka. Sierżant Scott Davis. Faktycznie, jak nie ma życia, tak teraz życia nie ma. Aby... O Jezu, ten wskoczył znowu. Ship's parked in orbit. I'll activate the remote call down.
We can take the elevator in the next room up to the landing deck. Yeah, that's where we took off from. Yeah. I know. Ciszyćko, w końcu. Jest zastrzyk. Zastrzyk zrobię. Fula se dowalimy żyćko. Robot rozpierdzielony. Ładnie się tutaj toczyły walki. Bez kitu. Sakra. Cieka totalna tutaj się działa, no bez kitu. Grubo. Grubo, proszę państwa. Grubo i to mocno grubo. Propaganda. Things aren't always what they seem. Kind of like me and that cargo you thought I was hauling. Maybe. I'd sure like to think so. There it is. Jowisz. 2 minutes out. It's right on time. Hell of a lot bigger than my old ship. Think you could fly it? Yeah, I'll fly anything that gets us off this rock. Wait, what are you doing? It's not me. No. One must learn to accept what they cannot control. Kurde, łysy przyszedł. Still, I'm impressed that you made it this far. Perhaps you both have potential after all. Mr. Lee, it's not Gamora. Your journey was especially long, all the way from Europa. What'd you say? But I'm afraid there's just too much at stake here. And the protocol cannot be broken. So, though your story ends, please know that you have my respect. No i po statku. No. Do przewidzenia. O, to jest. O, dupę. Dylan. Holy shit, my friendos. Co to się podziało, to nie mam słów teraz w tym momencie. Ja kurde, znowu wylądowałem. Gdzie ja znowu jestem? Oto pytanie. Europa Cafe.
Jakie z widzę znowu ma. Tutaj stoi ta, ona będzie zmutowana. Zaraz mu coś wyskoczy na gębę. Zawsze tak jest. Nagle się coś pojawia i skacze nam na gębę. Będzie au, au. Nie, to w ogóle mnie to nie straszy i nie przestraszyło. Poniżej. Nakamura. Co to jest Arkas? Arkas, the original colony, the one the prison was built. Aha, okej. Okay. Już wiadomo co i jak. We almost got killed just trying to get out of Black this Iron. This isn't about escape, Jacob. What's it about? Not anymore. What's it about? Answers. Why did the Warden shoot down one of his own ships? I don't know. And how is it connected to Europa? This is supposed to be just another fucking job. This is crazy. I know. But what choice do we have? No ciekawe. Pukawki są? Mam pukawki. So what happened to the original colony? Abandoned. Along with the rest of Callisto. Tell they built a prison here. UJC's gotta make money somehow, right? Raczej kopalnia wygląda. Surprise, there's still power. Those old fusion generators were built to last. Kurde. Sounds like the hangar's still coming down. Yep. Elevator's just up ahead. On the map there was a service route a few levels down. Might be a faster way to reach the colony. I hope this plan of yours doesn't get us both killed. Mm-hmm. It's getting worse. This is the place, right? Yeah, but I don't see the elevator. Winda się rozwaliła. Shit. It's busted. I was hoping we'd get lucky. But this whole place is falling apart. Well, there's gotta be another way down. Then let's find it. Come on. Pewnie podróż z Nakamurą nie potrwa zbyt długo jak w takich grach, nie? Nacieszmy się chwilą z kompanem, bo pewnie za 5 minut tego kompana na pewno nie uświadczymy i nie zobaczymy, nie? Albo jakieś rozdzielenie będzie, to jest normalne. Zawsze tak jest. To jest w tych grach oczywiście standard, nie? Look out! Już? Już po naszym? No to już. Już. Już się rozdzieliliśmy. No, tak jest. Znajdź inną drogę na dół. No tak, no. Masakra. Tędy?
Yeah. I told you to be careful. Yeah, right. Gdzie ja tu mam iść? Że tędy. No to wygląda, że tędy. O, Jacob. Kiedy wyskoczy jakiś pan Lulek? Bo nie wierzę, że pan Lulek nie wyskoczy nagle. Pan Lulu. Ja dookoła cisnę. Jest drabina w dół. Zaraz nas pewnie znowu rozdzieli, nie? Czyli już nas nie rozdzieli. Zajebiście. No. Jacob pochytany. No. Ja pierdolę. I tak właśnie się kończy zabawa z kobietami. Jacob spadł iść na dół. O, w mordę. Co to jest za bydle? O. Jest, wam powiem coś nowego. Gdzie pies? Faktycznie ślepiec. Tu nie reaguje na dźwięk. Nie wiem, co to było. No właśnie, reagują na dźwięk. Czyli, tak jak mówiłem, to są tak zwani ślepcy, reagujący tylko i wyłącznie na dźwięk. Don't make a sound. Okay. Czyli nie możemy. A jest tam, dobra. Poruszę się cicho. To jest specjalnie zrobione, widzę chyba poziom.
tylko to będzie. Nie wiadomo gdzie iść. Się budzą pewnie. Tak wygląda, jakbyście mieli budzić. Czyli tu jest od gromaj. Rypałaj. Po cichutku. O cichutku. Make noise is killing for me. Dobra. No i tak to się robi. Trzeba ich po prostu dygać. Cichutku. Holy shit, ja będę się skradał przez... całą godzinę czasu. Pierdolę. Wiem wam, że masakra. Dupa. Mat pistoletu. No dobrze. Powiem wam, jest creepy. Jest mocno creepy. Klimat mocno alienowski znowu się tutaj wkradł. Wiem, że jest naprawdę nieciekawie. No okej. Okay, no. Jak mus to mus. Jak tutaj wygląda? O kurwa.
Już był pan. Pan Jeffrey już był. Jo, słuchajcie, moi drodzy. Ja jak berety się tu dzieją. Mamy schemat jakiś nowy. Schemat pistoletu. Kitycznego. Co to jest? To bardzo, bardzo beznadziejna broń, wam powiem, widzę. Taka mega beznadziejna. Dobrze, sprzedajemy to. 1500 mamy. Pałka. 2700. 1800, nadal dupa. Ile? 1200. Bez zmian, moi drodzy. Słuchajcie, w tym momencie zakończymy ten materiał. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tej premierki. Powiem szczerze, jest teraz mocno, mocno klimatycznie, mocno alienowo znowu się zrobiło. No, te potwory są ślepawe, więc trzeba je załatwiać po cichu. No i co? Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanału, komentarze, jeżeli wam się podobało, kumpu złote, koleżanko złota. I do zobaczenia na kolejnych premierach oraz kolejnych live streamach. Aż mi się kichnęło. Trzymajcie się, elo, yo, pozdrawiam serdecznie.